Cześć, zapraszam do opisu, tam znajdziecie również kanały o takiej samej tematyce. Cześć, w dzisiejszym odcinku skupimy się na podnośniku do skuterów, czyli takim dźwigu skuterowym, który służy przeważnie mi do wyjmowania silnika ze skutera w jedną osobę, ponieważ nie lubię się męczyć, a takie narzędzie pracy bardzo usprawnia czas realizacji i demontażu silnika oraz cały jego proces. Także zapraszam. Jak wiecie, silnik skuterowy jest jednocześnie wahaczem w skuterze, tylnym zawieszeniem i podczas jego demontażu musimy gdzieś ten cały skuter gdzieś podeprzeć, coś podłożyć pod niego i tutaj jest już problem, iż w jedną osobę za bardzo sobie z tym nie damy radę i kombinujemy jak koń pod górę, uszkadzając tym samym same przykładowo plastiki z dolnej obudowy podłogi. Jak ja to mam zrobione? Jak widzicie, są dwa ramienia na kółkach. W ten sposób wam to pokażę. Te kółka są obrotowe, także w każdą stronę będą pracować. Mamy dwa te ramienia i między te ramienia przechodzi nam ta rozpórka, która jest tutaj skręcana od wewnątrz. Jak widzicie, mam taki stojak. Tutaj przechodzi oczywiście skuter i montujemy ten uchwyt do siedzenia. Czyli wyjmujemy siedzenie i tam, gdzie jest montaż siedzenia, przykręcamy na dwie śruby i w tym momencie możemy sobie dźwigać za pomocą tej śruby, która jest tutaj wewnątrz. I gdy będziemy dokręcać śrubę, to automatycznie będzie nam się dźwigało to do góry. W zależności od rodzaju skutera, od jego mocowania siedzenia, na jakiej wysokości to jest i tak dalej, musimy skompensować sobie wymiar tutaj tego mocowania dolnego i również śruby, bo w zależności od długości tej śruby, taki będziemy mieć zakres pracy tego podnośnika. Jest to urządzenie bardzo fajne, ponieważ jest w miarę stabilne. Ja tutaj jedną rzecz popsułem, ponieważ w silniku GY6 w skuterze 10 cali mamy kruciec sący, który będzie nam tutaj zawadzał w tym miejscu, ale jest na to sposób, po prostu tutaj te otwory montażowe trzeba poprowadzić trochę do przodu i wtedy je wywiertać, czyli mogą tu być dwa płaskowniki, kątowniki, w zależności jak tam wolicie. Dwa kątowniki będą lepsze, ponieważ będą miały swoją sztywność i tutaj trzeci kątownik, żeby te kątowniki szły do przodu i wtedy bez problemu taki silnik możecie dźwigać bez demontażu oczywiście kruca sącego. Pokażę wam na filmiku, jak to działa. Także wiecie, jak działa, to teraz przejdźmy do wymiarowania dokładnie tego podnośnika. Dobrze, i w pierwszej kolejności zacznijmy od tej rozpórki. Tutaj mamy profil 30x30 o długości 60 cm, oczywiście o ściance trójce. Następnie do niego mamy przyspawane kątowniki o długości 20 cm, kątowniki 30x30 o ściance również 3 mm. I w tych kątownikach mamy otwory na podpórki boczne jezdne w odległości od dolnej krawędzi 40 mm, oczywiście na środku, z jednej i z drugiej strony oraz otwór centralny na śrubę. Otwór na śrubę ma dokładnie, już wam mówię, 18 mm, a śruba ma 14 mm, czyli tutaj jest M14 śruba o długości w moim przypadku 12 cm. I teraz samo mocowanie. Mocowanie, tak jak wcześniej wam powiedziałem, i tutaj mam odległość od dolnej podstawy 28 cm plus, która tutaj wychodzi, a jest to taka tulejka. Jest to taki łącznik, tulejka, różnie to nazywają ludzie. I z mamy już 31 cm. I oczywiście dwa płaskowniki o szerokości 5 cm. One służą tylko i wyłącznie temu, żeby ten uchwyt się nie przekręcał w ten sposób, tylko żeby miał mały zakres ruchu. Gdy krzywo podjedziemy czy coś, mamy pewien zakres ruchu w tej rozpórce w ten sposób. I teraz same boki tego podnośnika. Mamy profil znów 30x30 o ściance 3 mm, o długości 60 cm. Tutaj otwór na tą śrubę mamy odległości 40 mm i zwykły kątownik o ściance 3 mm o długości 50 cm. I ten kątownik jest 30x30. I kolejno mamy tutaj kółka. I tu już w zależności od podłoża, jakiego będziecie używać, takie kółka preferuję zastosować. Gdy jest podłoże nierówne i tak dalej, można większe kółka pompowane. To już zależy wszystko od was. Ja w swoich mam kółka FI50 obrotowe. One są chyba do 60 kg, jak się nie mylę.
pełno łożyskowane, ponieważ na podstawce mamy łożyska oraz w środku tutaj również są łożyska, nie są to łożyska ślizgowe i takie kółko może przejąć większe obciążenie. Oczywiście 60 kg jest na jedno kółko, czyli na dwa kółka mamy już 120, na cztery kółkach 240 kg i to w zupełności wystarcza nawet na duże skutery. Z tym, że jeśli chcecie duży skuter podnosić, to zmieńcie sobie tą podstawę na najlepiej kątowniki i tak jak Wam wcześniej mówiłem, musicie zobaczyć, czy u Was taki podnośnik dałby radę i skonstruować to własnoręcznie pod swoją maszynę. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli podobał Ci się odcinek, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał oraz zobacz inne moje produkcje. Także na razka.